Marcin Hakiel po raz pierwszy zorganizował livea na Instagramie. Gwiazdor postanowił sięgnąć po nowe doświadczenie, aby opowiedzieć o rezygnacji z udziału w tańcu z gwiazdami jego partnerki Dagmary Kaźmierskiej. W transmisji udział wzięła także ukochana tancerza, świetnie bawiąca się przy okazji Dominika. Gdy ta odczytała jedno z pytań zrobiło się bardzo niezręcznie. Zadowolona z pewnością nie była zwłaszcza była żona Marcina, Katarzyna Cichopek. Marcin Hakiel, dzięki rozwodowi z Katarzyną Cichopek, udziałowi w licznych wywiadach, a wreszcie także powrotowi na parkiet tańca z gwiazdami przeżywa ponownie swoje pięć minut sławy. Tancerz budzi wielkie zainteresowanie mediów i praktycznie codziennie pojawia się w plotkarskich serwisach. W czwartek, 18 kwietnia, portale szeroko rozpisywały się na jego temat przy okazji rezygnacji z udziału w tanecznym show jego partnerki Dagmary Kaźmierskiej celebrytka wycofała się z zabawy z powodu kontuzji, Hakiel natychmiast postanowił wykorzystać ten fakt po to, aby zorganizować swojego pierwszego w życiu Livea na Instagramie, nie kryjąc ekscytacji. Na wstępie przyznał, że wsparciem technicznym służyła mu kochana Dominika. Później zaczął odpowiadać na pytania zadawane przez swoich fanów, a jedno z nich wyjątkowo przypadło do gustu wybrance gwiazdora. Co innego można powiedzieć zapewne o jego byłej żonie, której wbito przy okazji cienką szpilę. Cichopek miała prawo się zagotować. Marcin Hakiel skupił się w swoim live głównie na kwestii rezygnacji królowej życia. Która powoli wyrastała na czarnego konia trwającej obecnie edycji tańca z gwiazdami, ale nie udało mu się uniknąć także pytań zakrawających o życie osobiste. Siedząca u jego boku, Dominika wytropiła wśród żywo interesujących fanów show kwestii jedną, która wyjątkowo ją rozbawiła i postanowiła pociągnąć temat, stawiając partnera w nieco niewygodnej sytuacji. Którą partnerkę ocenia pan najlepiej ze wszystkich edycji? Odczytała jedno z pytań, oświadczając, że najbardziej się jej podoba. Wybity stropy tropy Hakiel dość wymownie się zaśmiał, po czym wybrnął z pułapki, dyplomatycznie unikając ostatecznego rozstrzygnięcia. Kochana, taniec z gwiazdami to świetny program, usłyszeliśmy. Nie wiadomo dokładnie, czy zamiarem już nie tak tajemniczej Dominiki było uderzenie w Katarzynę Cichopek, z którą to Hakiel związał się na długie lata właśnie po tym, jak para poznała się w dwa. Edycji Tańca z Gwiazdami Jednak trzeba przyznać, że wyszło dosyć niezręcznie. Jeśli zaś chodzi o samą Dagmarę, tancerz nie szczędził jej wyjątkowo miłych słów i oświadczył, że dla niego królowa życia i tak jest zwyciężczynią. Podziękował także widzom, dzięki którym tak długo mógł pojawiać się na parkiecie show. Będziecie tęsknić za Marcinem i Dagmarą. Źródło, Instagram.